Ja pochodzę z miejscowości położonej w pięknej scenerii lasów, stawów, pól. W tej scenerii ja się wychowywałem, a mój ojciec był cieślą budowlanym. Zimą on, tak jak nie było już roboty na budowach, to siadał przy takim piecyku i sobie drewnie rzeźbił figurki. Ja jako takie dziecko przyglądałem mu się i mnie to zainteresowało. Czyli to tak jakby przeszło z ojca na mnie. Ale mnie to bardzo interesowało i zacząłem sobie wtedy rzeźbić. A to już miałem chyba 7-8 lat, to już były pierwsze jakieś tam może nieudolne patyczki wyrzeźbione. No ale z biegiem czasu wychodziło mi to coraz to lepiej. Wiadomo, że w tych czasach nie było dostępu do instrumentów profesjonalnych, tak jak teraz. Trzeba było najczęściej taki instrument sobie zrobić. I na tej bazie powstawały instrumenty ludowe. Ludzie na przestrzeni dziejów, na przestrzeni wiele, wiele pokoleń stworzyli wiele, wiele instrumentów ludowych zgodnie do danego regionu. Jeżeli chodzi o instrumenty ludowe, które sam próbowałem, może najpierw całkiem nieudolnie, bo wiadomo, nie? Człowiek się musiał uczyć. Brało się kawałek kijaszka, mogę go pokazać, zwykły kijaszek. To jest, można by to nawet nazwać, że to jest nasz tutaj bambusik, kij bambusowy, ale to nie jest bambus, tylko to jest zwyczajny kijaszek dzikiego bzu. I na bazie takich instrumentów, na bazie takiego drewna tworzyłem pierwszy instrument ludowy. Wywierciło się otworek w środku, odpowiednio się ustawiło, to się obciosało i powstawał instrumencik. Głównie to były instrumenty, bębenki różnego typu. Było te bębenki, one były robione na bazie, ta błona nie była taka jak teraz, bo teraz mamy to wszystko, co z tworzywa, nie? To była bębenek, a to żeśmy rozmawiali z rzeźnikami, oni taką błonę zwierzęcą, to było odpowiednio wygarbowane i tym się na tej bazie tej błony tworzyło się bębenek. I bardzo pięknie grał. I ten bębenek, który ja mam, też ma błonę zwierzęcą. Zwierzęcą, ten bębenek, który wykonałem. Prawda? I to był tak, najpierw tylko bazowałem przez wiele lat na różnego rodzaju piszczałkach i bębenkach. Później już tak troszeczkę mnie zaintrygowały instrumenty klawiszowe i stworzyłem następnie już instrument, taką harmonię pedałową. Tutaj nawet na Śląsku, bo bierzemy pod uwagę to, że tu jest wielokulturowość, tu nie ma jednej kultury, tu są różni ludzie i na tej bazie można sobie produkować różne rzeczy. Jest to zgodne z regionem, nikomu to nie wadzi, że to nie jest akurat instrument tego regionu, bo tu są różni ludzie. Skrzypki diabelskie to też nie jest nasz regionowy
regionalny instrument. Znalazłem się jako jeszcze dosyć młody człowiek w Domu Kultury. Tworzyliśmy tu na Śląsku zespoły ludowe. Ale w tych zespołach ludowych znowu inni, różni ludzie byli, różny region, bo to tutaj tak jest. No i była taka podpowiedź, by było potrzebny instrument jakiś regionalny do tego zespołu. I sobie pomyślałem, sobie tu wymyśleć i podpatrzyłem instrument diabelskie. Skrzypce będą dobre jako instrument rytmiczny. Bardzo wizualny jest, sam raz do zespołu ludowego będzie. I się zleciały inne zespoły, też skrzypce diabelskie chcą mieć. No i tak się rozpoczęła taka mini produkcja, można to nazwać. No trzeba było tym zespołom pomóc i te diabelskie skrzypce, one tu weszły w naszym region też jako już taki dosyć szacowny instrument, nie? Rytmiczny, bo te bębny normalne to były normalne, ale każdy chciał, żeby to coś było ekstra. Ekstra. Bo trzeba powiedzieć, że tu na Śląsku te skrzypce diabelskie, bo przecież Prusy, nie? Prusy, a Śląsk mieli coś wspólnego w dziejach historii. I nazywał się ten instrument Teufelsgeiger. Prawda? Bo czasy takie były. Ale był znany. Podkreślam to, że ten instrument był tu znany przez moich ojców i praojców. Oni wiedzieli, co to jest za instrument. Oni wiedzieli. No i prowadziliśmy sobie tutaj też. Nikomu to nie wadziło. Ja takie instrumenty do dzisiaj wykonuję. I jakiś tam burczyba zrobię też, nie? Żeby też tam jakoś to wizualnie wyglądało w tych zespołach, żeby to nie było takie monotonne. I w tej chwili głównie robię instrumenty takie, jak te drewniane fujareczki. Fujarki różne typy. Jedne są na bazie stroika. One brzmią całkiem inaczej, a drugie są tak jakby flety. Tych instrumentów robię bardzo dużo, bo jest popyt na to w tej chwili. No, bębenków zrobiłem dosyć dużo, to wiadomo, bo to zapotrzebowanie w zespołach było na te bębenki, nie? Dzisiaj jestem już staruszkiem. Emerytowanym już instruktorem. I sobie tak siedzę pod tym orzechem, który tutaj jest. Może jestem ostatni tutaj w tym regionie. Tu nie ma już za bardzo, żeby się tak ludzie zajmowali troszeczkę szerzej. No może jest tam parę, którzy tam coś tam drewnie jeszcze robią, ale żeby instrumenty muzyczne robić, to nie słyszałem. W moim warsztacie wykonuję różne rzeczy. Różne rzeczy. Od rekwizytów ludowych, obrzędowych, zabawki, ale też wykonuję instrumenty muzyczne. W tej chwili na warsztacie będę robił takie skrzypce diabelskie. I do tej żerdzi musimy teraz przymocować tutaj ten otwór tej głowy. Ta głowa jest rzeźbiona w drewnie lipowym i wyraża diabła. Do tych diabelskich skrzypiec przykręcamy tego rodzaju talerze. To jest robione ze sklejki albo z deski. Może to być dowolnie wymyślony kształt. Nie musi to być akurat tak, jak ja tu robię. Tu są przymocowane jeszcze takie kołeczki. To bardzo ważne są. Dlaczego? One nie pozwolą nam przesunąć się bębenka. On nie będzie nam się przesuwał. Bębenek to jest nic innego jak
sklejka skręcona w kółko. Zakładamy w ten sposób. Tu są te kółeczki, o których mówiłem, to nam to się nie będzie przesuwać. Teraz musimy to jakoś umocować. Odwracamy i będziemy tu śrubkami przykręcać. O tak. Przykręcimy teraz ten bębenek. I mamy w tej chwili przymocowany bębenek. Postument bębenka. Taki kształt. Mamy taką błonę. To jest w zasadzie błona, która jest tworzywa, ale używano to najczęściej też nie z tworzenia, tylko z błony zwierzęcej. Ja takiej błony w tej chwili nie mam, ale to też bardzo ładnie będzie grało. W porządku. Jedna i druga strona. I teraz, żeby to nam funkcjonowało, mamy tutaj taki łącznik. Proszę. Już jest prawie, że napięta. Jedna, możemy też jeszcze bardziej. Proszę bardzo. Mamy skrzypeczki zmontowane.